Witam w Diablo 3 Reaper of Souls. W poprzednim odcinku zrobiliśmy Diablo i poznaliśmy początek fabuły dodatku. Anioły atakują zachodnią Marchę. Krael przysłał mnie, bym cię odszukał. Maltael zabrał czarny kamień dusz. Musisz iść ze mną. Nie sądzę. Tam giną ludzie. Potrzebują mojej pomocy. Dokładnie. Pracujcie z Tyraelem jakiś plan. Trzeba znaleźć Maltaela. Powiedz Tyraelowi, że spotkam się z nim w zachodniej Marchi. Ruszaj. Tak zrobię. Przysięgam. No to lecimy. Uratować. Zginiemy. Dosyć mroczny klimat tej zachodniej Marchi. Nie! Widzicie? Co tu się dzieje? Patrzyłem z grozą, jak magia służebnicy poraziła strażnika. Słyszę... Wrota! Jeszcze raz. Patrzyłem z grozą, jak magia służebnicy poraziła strażnika. Słyszałem nieludzki krzyk, gdy jego ciało i tkanki stopiły się całkowicie, aż pozostał po nim sam szkielet odziany w pancerz. Ta rzeź musi się skończyć. Znajdę sposób na wejście do miasta. Choć ci żniwiarze są uzbrojeni w ciężkie miecze, to największe zagrożenie stanowią ich najeżone rzędami kolców tarczy. Za ich pomocą potrafią jednym pchnięciem rozpłatać ofiarę od brzucha aż po gardło. Tarcze nie służą im bowiem do ochrony, lecz do ranienia, ogłuszania i zabijania. No bo dlaczego martwy miałby się chronić? Dobrze, to już piąty akt. To mnie to cieszy ze względu na to, że zakończymy długą historię. Będę mógł wam pokazać tryb przygodowy. Zdobędziemy jeszcze kostkę Horodrimów. Nazywam tutaj kostką Kaniego. Co widzimy, stare tereny. Szkieletów tutaj będzie od groma. Umarlaków. No i nic, dobra. Ruszamy kanałem. Bez problemu wbijamy te potworki. Chcemy tutaj do góry. Stary magazyn. Chodźmy. Jakiś kupiec. 1069. Jakiś tutaj chyba bez strzału. Naprawmy. Pogadajmy. Z Wiktorem. To koniec świata! Tylu już zginęło! A żniwiarze są wszędzie! Czy ktokolwiek przeżył? Generał Torion bronił grupy uchodźców w starej katedrze Zakarum. Ale teraz pewnie wszyscy już nie żyją. Zaczekaj! Jesteś czarownicą, która ocaliła twierdzę Bastionu. Nas też uratujesz, prawda? Oczywiście. Tym się właśnie zajmuję. No to ruszamy. Jesteśmy już na ulicach. Jest do magazynu, nie jest daleko. Nie zatrzymujcie się! Chyba ją zgubiliśmy. O nie! To służebnica śmierci. To jest jakiś obłęd. To przecież niewinni ludzie. Może czarodziejka nie do końca zrozumiała. Ludzie zostali stworzeni i z aniołów i demonów. Cień mnie dotknął i ujrzałem ciemność, która następnie rozstąpiła się przed światłem wysysającym ze mnie siły. Łatwo byłoby mi się poddać, lecz zamiast tego znalazłem w sobie resztkę sił do walki. Znów zacząłem dostrzegać barwy. Dzień stał tuż przede mną, gdy wbiłem w niego włócznie. Ożywieni tarczownicy należeli niegdyś do osobistej gwardii króla Justyniana IV. Zostali powołani ze względu na swą odwagę i wprawę w walkę i towarzyszyli królowi na każdym kroku.
odziani w ozdobne zbroje wykute przez najznamienitszych rzemieślników zachodniej Marchi. Lecz największe wrażenie robiły ich tarcze, które bezbłędnie wykorzystywali w obronie Fakurka. A teraz już nie wykorzystują. Musimy dookoła iść. No tutaj będzie nasza baza wypadowa w tej enklawie. I tutaj na razie nie możemy tam zejść. Patrzcie, tu jest kości? A nie, zawalono jakieś gruzowisko. Dobra, hydra. Pięknie. No to otwieramy. Może znajdziemy takich więcej. Może tak. Nareszcie. Dlaczego Maltael pała aż taką rządzą zniszczenia miasta? Ponieważ karmi się śmiercią. Za każdym razem, gdy żniwiarz morduje człowieka, Maltael rośnie w siłę. A ponieważ najwyższe zło zniknęło, Maltael wierzy, że nastał idealny czas, by zakończyć wieczny konflikt. Ludzkość nie ma nic wspólnego z tą wojną. Chociaż jesteśmy potomkami zarówno demonów, jak i aniołów, to krótkowzroczność Maltaela sprawia, że widzi w nas tylko demony. Kościoła! Wewnątrz schronili się wszyscy uchodźcy! Za mną! Do środka, no. Na zgubę Akarata. Jest gorzej niż się spodziewałem. Co to za stwory? Uczestnica śmierci! Trzeba ją podsyłać! Mechalenko, twoja dusza należeć będzie do mnie. Nie sądzę. Przeżyję więcej czasu. Każdy inny łucznik zbiegłby, gdy... Musimy zrobić, co w naszej mocy, by spowolnić Nefalemkę i byśmy mogli bez przeszkód kontynuować gromadzenie dusz. To klucz do zwycięstwa Maltaela. Pogadam z Tralem. Po prostu powiedz mi, gdzie szukać Maltaela, a położę kres tej rzezi. Wiem jedynie, że nie ma go w zachodniej Marchi. Mógł zabrać czarny kamień dusz dosłownie wszędzie. Ale do czego potrzebny mu kamień? Istnieje sposób, żeby się tego dowiedzieć? Być może. Kiedy Maltael zabierał kamień dusz, ukruszył się odłamek. Możliwe, że badając ten okruch, poznamy plany mego brata. Zajmij się więc tym. Ja będę ratować miasto. Prawie już żeśmy wbili kolejny level. Opuszczamy katedrę, bo już lepiej nie będzie. Jesteśmy w enklawie, pogadajmy z generałem. Torionie, służebnica śmierci w katedrze wykorzystywała nieznany mi rodzaj magii. Czy wiesz, co tam robiła? Tworzyła kulę, która zamieniała żywych w stwory śmierci Maltaela. Jedna kula potrafi co godzinę przemienić setki niewinnych ludzi. A moi żołnierze donoszą, że kolejne dwie są rozstawione w mieście. Tygle dusz. Dzięki nim Maltael posiada nieskończone źródło żołnierzy. Nie na długo. Wkrótce zniszczę tygle i pozbawię go armii. Mam odłamek. Śmierć. Śmierć idzie po ciebie. No to posłuchajmy. Dusz zmieniają umarłych w żniwiarzy? Niestety tak. A służebnice śmierci? Co z nimi? Ich historia jest tak tragiczna jak los samego Maltaela. Niegdyś stanowiły forpocztę jego aniołów mądrości. Wraz ze swym panem pogrążyły się w mroku. Niestety. Maltaelo. Mój brat. Był mądrością. Mądrością. Przywódcą naszej rady. Pierwszym pośród aniołów. Teraz zaś stał się czymś takim. Cóż mogło go tak odmienić?
wszystko. Stworzenie kamienia świata Maltael wyraźnie sposępniał. Często opuszczał Nidusa, a potem zniknął zupełnie. Musiał właśnie w sposób wykształcić więź z ludzkimi duszami. Albo raczej popadł w obsesję na ich punkcie. Prawdę mówiąc, nie obchodzi mnie to. Śmierć ma uwalniać duszę, a nie je pożerać. Prawda? W jaki sposób badanie odłamka czarnego kamienia dusz może pomóc w poznaniu planów Maltaela? Odłamek. Ciekawa sprawa. W tajemniczy sposób związany z kamieniem dusz. Gdy zmienia się kamień, zmienia się i odłamek. Dostrzegam, co Maltael czyni z kamieniem. A jeśli będziemy mieć szczęście, odkryjemy jego plan. Miejmy taką nadzieję. Wydajemy z Loratem. Jest to nowa postać w tym dodatku. Nowie wrócili akurat teraz. Tyrael odtworzył nasze bractwo, aby kamień dusz mógł bezpiecznie opuścić niebiosa i aby chronić ludzkość. W końcu nie można być wszędzie, niezależnie od tego, kim się jest. Cóż, może kiedyś uda mi się rozwiązać ten problem. Czarodziejka. Nefalemko. Pogadajmy tutaj. Ktoś przybywa na ratunek, ale to nie przywróci do życia mojej żony. Tu mamy. Moja biblioteka znajduje się niedaleko stąd. Zamykałam ją właśnie na noc, kiedy usłyszałam odgłosy walki na ulicach. Zabarykadowałam drzwi i uciekłam tylnym oknem. Chyba powinnam wymyślić coś bardziej ekscytującego, gdy będę stosować oficjalną relację, prawda? Oczywiście. Pościemnieć zawsze dobra sprawa. Zachodnia Marcia na początku rozrosła się dzięki staraniom wielkiego generała Rakisa, dążącego do krzewienia wiary poza granice wschodnich królestw. Ogarnięty przesądami wiary Zakarum niestrudzenie posyłał swych paladynów przez zachodnie ziemie barbarzyńców, podbijając napotykane tam dzikie plemiona. Ostatecznie został ich królem. Hedrick. Słyszeliście to? Co? Coś ci chodzi po głowie, Hedrigu? Tak. Zauważyłem, że twój przyjaciel, Templariusz, choć ostatnio trochę rozkojarzony. Nic nie jest dalszy od prawdy. O, chcę być ciągle przyjaciel. Wiesz co? Chodzi tylko o to, jak światło pada na jej włosy. Są takie jasne. Tak. Już jedno rzeczy, młot jeszcze nie będziemy kupać, chyba. Pogadajmy. Kormaku, coś cię trapi? Twoja wrodzona radość życia w nieco dziś przygasła. Zbyt długo siedziałem bez siebie, wiedząc, że zakon torturuje nowicjuszy i wypacza ich umysły. Muszę wiedzieć, jak głęboko sięgają korzenie zła. Nie mam. Jeśli zepsucie ogarnęło Jeszczki. Cały zakon. Jaki jest sens w byciu Templariuszem? Kim ja właściwie jestem? Rycerzem. Jesteś wielkim człowiekiem. Zawsze starałeś się przestrzegać zasad, w które wierzyłeś. Lecz Panie. Wszystko to okazało się kłamstwem. Czyż nie? Zdarza się. Winni odpowiedzą za swoje występki. No bardzo dobrze. Wydajmy z Shenem. Czy wiesz, że kiedyś istniały dwa księżyce? Ten, którego już nie ma. Nazywał się Liria. Liria. Chyba pora, żebym opowiedział ci całą historię Zeja i jego mistrza, boga pożądania Dirgesta. Oczywiście. Dawaj. Z przyjemnością usłyszę twoją wersję tej historii. Na pewno będzie zabawna. Nie ma w tym nic zabawnego. Klejn Dirgesta pojawił się ponownie i czas skończyć z tajemnicami. Jest. Czyli koniec tajemnic? Powiedz więc, czy jesteś bogiem? Na pewno powiem, no. W zachodniej Marchii mieli wspaniały targ klejnotu. Spędziłem wiele beztroskich dni, przeglądając tamtejsze kramy. Pomyśleć, że już nigdy więcej nie ujrzę tych radosnych straganików, tych rzędów klejnotów, tych wspaniałych złotników. Zobaczysz. Dobra, tu jest czerwony rubin. Mogę rubin poprawić? Mogę poprawić, no to... O!
Ile tutaj do obrażeń dla broni? 130. To tylko 60. No to musimy wyjąć. Zamontować. Tutaj piękna sprawa, panie majster. Dobra. Bo tu też pogadaliśmy, to jakieś jest... To wszystko odpowiada. To wina plebsu. A, wina plebsu. Jebnij w głowę. Nie do wiary, że ciągle żyjemy. A wszystko dzięki tobie. Myślałam, że zginiemy w tym cuchnącym miejscu. Emilia i Wiktor, tych, których ratowaliśmy. Wydajmy strzelbę. Na świecie szaleje zniszczenie. Wszędzie giną ludzie. Chyba czas wyruszyć na kolejną przygodę, co nie? Dokładnie. Sklinaczka. Pytacie, kto jest odpowiedzialny? Dobrze znowu cię widzieć. Choć wygląda na to, że spotykamy się w fatalnych okolicznościach. Z drugiej jak strony zawsze. W lepszych czasach pewnie w ogóle byśmy się nie spotkali. No, prawda. Jeszcze coś chcesz powiedzieć? Przez chwilę słyszałam głos jednej z moich sióstr, ale nie mogłam rozróżnić słów. Może to echa magii, której użył prorok, by ułożyć ciebie i twojej siostry do snu? Moich sióstr już nie ma. Może być. Ale jestem jedynym, co zostało po dawno zapomnianym świecie. Nie wiesz, jak zginęły twoje siostry, ani dlaczego magia proroka zawiodła. Dlaczego aniołowie to zrobili? Ja co nie mówię, przecież to wiadomo, że ludzie. Po wielu latach przekonywania nareszcie zgodziła się wysłać mnie na poszukiwania Maltaela. Nie zawiodę, gdyż Królestwo Niebios wielce potrzebuje obecności mego mistrza. Z uwagi na rosnącą fascynację Maltaela ludzkością, Tyrael poradził, bym moje poszukiwania rozpoczął w sanktuarium. Witam po cięciu. Urzael, przyboczny Maltaela, szukał swojego mistrza. Nie są na ulicach i nie walczą z tym obłędem. Właśnie. Gdzie oni są? Tego się nie dowiemy. Najpewniej. Wchodzimy wszędzie, tutaj dużo jest wydarzeń, przy którym można nabić poziom. Znani są egzorcyści z zachodniej Marchi. Duchowi wojownicy, którzy specjalizowali się w wypędzaniu demonów. Wedle zwyczaju przybywają w mroku, odziani w płaszcze czarne niczym noc. To wszystko wina Justyniana! Też mi król! Na pewno. Trzeba tutaj chyba pobudki do zdobycia władzy. Przesłuchajmy jeszcze raz. Są egzorcyści z zachodniej Marii. Duchowi wojownicy, którzy specjalizują... Król Justynian na pewno już Jezu. Pora, żeby lud powstał! Nie bądź naszą jedyną szansą na przetrwanie. Ale to dla nas okazja, by uwolnić się spod królewskiego jazda. To zdrada obywatelu. Lepiej się pilnuj. Templariusz nie pozwoli na takie rzeczy. Hydra niech nam pomoże trochę. Musimy poprzednią wiedzę posłuchać. Są egzorcyści z zachodniej Marchi. Duchowi wojownicy, którzy specjalizowali się w wypędzaniu demonów. Wedle zwyczaju przybywają w mroku, odziani w płaszcze czarne niczym noc, która ich zrodziła. Działają w tajemnicy, wypędzając demony z opętanych i zniewolonych. Teraz Maltael odmienił egzorcystów i przemierzają oni miasto w swej nieludzkiej postaci, kradnąc duszę wszystkim, których napotkają. Gadajmy. Dziękuję za pomoc, ale to jeszcze nie koniec. Król zawiódł nas wszystkich. Jeśli mi nie wierzysz, przeczytaj to. To jego prywatny dziennik. A skąd ktoś taki jak ty ma dziennik króla? Powiedzmy, że dostałem go od kogoś, kto troszczy się o zwykłych ludzi. Jestem taki wyczerpany. Bracie,
dlaczego musiałeś umrzeć? Nie było mi pisane zostać królem. Szlachta staje przeciwko mnie. Straszy rewoltą, jeśli nie przystanę na ich żądania. Grozi, że odwróci się ode mnie, jeśli nie zapanuje nad pospólstwem. Znajduje się w beznadziejnym położeniu. Stąd ten hejt na Justyniana. Egzorcysta, to był ostatni. W jaskiniach za zachodnią Marchią napotkałem niezwykle uciążliwy gatunek. Jest nasz ulubiony. Razem z moimi towarzyszami schroniliśmy się tam z zamiarem uporządkowania moich licznych zapisków, kiedy nagle zjawiły się te nędzne stworzenia i porwały kilka z moich zwojów na strzępy. Doprawdy, bez tej wiedzy świat będzie uboższym miejscem. Zdecydowanie. Może jednak wrócimy z tym. Niech będzie tak jak jest. Tutaj nie możemy zejść, więc ta aktywność jest na razie wyłączona. W skrzyni zawsze fajnie, że coś fajnego spadło. No, szału nie ma. Zawsze mogło być lepiej. Tą część mamy względnie oczyszczoną. Musimy zejść niżej. Musimy jak najszybciej znaleźć ten tygiel. Bang. Pięknie ich wybijam, wchodzimy tutaj. Pogromca. Daliśmy mu radę. Trzeba wszystkich wybić, żeby nie zabili ludzi. Dajmy z dowódcą. Od wielu dni. Ci ludzie dłużej nie wytrzymają. Natychmiast zabierzcie ich do Enklady Ocalanych. O, no takie pieniążki mogę przyjąć, bardzo chętnie. Czy mamy coś fajnego? Łuk. Serio dla czarniejki, łuk. No nic. Jest jak jest, nic na to nie poradzimy. Grzebnica. Po zniknięciu Maltaela, Rada Angiris wyznaczyła jego najwierniejszemu słudze, Urzaelowi, zadanie odnalezienia Anioła Mądrości, celem sprowadzenia go z powrotem do Królestwa Niebios. Urzael wraz z grupą służebnic, które należały do najbliższych orędowników Maltaela, wyruszyli na poszukiwanie swego mistrza. Nigdy nie powrócił. No i widać, jak to się skończyło. Skoro służebnicy mądrości zostały służebnicami śmierci. I Maltael został aniołem śmierci zamiast aniołem, będzie dalej archaniołem mądrości, tak? Popadł nam troszeczkę w obłęd. I nie będą. Archon, jazda. Zawdzięczamy ci życie. Prawda? Nic tu się nie wydarzy więcej. Słuchaj, także wracamy do głównej lokacji. Cyk.
szukamy dalej. Zawsze ta dzielnica gminu to najwięcej czasu tu się schodziło. Jakiś tam tysiączek. 136 tysięcy już mam. Całkiem spoko. No i oczywiście... Egzorcysta. Aha, premię do doświadczenia. No i tu tego nie ma. Gdzie takie będzie właśnie uważenie. Bo spore, jakby nie patrzeć w lokacji. Mam nadzieję, że w tym odcinku dotrzemy do chociaż jednego tygla. Te poziomy wpadają nam do ręce. Z czego bardzo się cieszę. Dawaj. Archons. Naprawdę możemy wiele. Teraz się skończy. Już się skończyło niestety. Największa woda tego czaru. Dobra. Rozsypanie. Śmierć pochłonie wszystko! Powstańcie! Powstańcie! Oho. Trochę was tu dużo. Chłop, służebnicy. Także macie jakiś obraz tego, co tu się wyrabia. Dokładnie mówiąc z tego, co wyprawia Maltael. Dawaj, 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 dawaj. Koniec. No to w drugą stronę w takim razie trzeba iść. Maltael zapłaci za to, co uczynił temu miastu. Przysięgam. Okej. I tu mam coś jeszcze. Zbyt czysta robota jak na żniwiarzy. Kto to zrobił? Mam jakiś zamach. Co? Kolejni zabici? To nie zabici w stylu... Śmierć szlachcie! Oho. Co to ma być? To rewolucja. Pora obalić tyrana. O jest, to gość. Zastawiliśmy na niego pułapkę. Nie chciałabym poddawać wątpliwość waszego genialnego planu. Genialnego. Nieodpowiednia chwila na pozbywanie się króla. Co? Skoro nie jesteś z nami, to jesteś przeciw nam. No to poginęli. Cieszymy się niezmiernie, że udało ci się odnaleźć ocalały regiment naszych żołnierzy.
Dzięki nim odwrócimy losy bitwy i uratujemy nasze miasto. Twój spór z koroną jest dobrze znany, lecz rad jestem, że możemy odstawić nasze waśnie na bok w tych niebezpiecznych czasach. Niech żyje zachodnia Marchia! Właśnie, oni powinni się zjednoczyć. A nie, rozdzielić się. Największy problem, że tak powiem, ludzi. Każdy moment wyczułem jako dobry. Do obalenia. Ojej, ile ich tu jest? Nie można mnie powstrzymać. A nie. Sztuktur nie. Dawaj, dawaj. Się pięknie rozsypują naszym uciskiem. Czego tutaj chcieć więcej? Mimo, że tu udręka jednak odczuwa troszeczkę, że jest trudniej, ale no nie jest tak aż bardzo trudno. No ale nie zwiększę, nie zwiększę poziomu. Są przeciwnicy, którzy naprawdę mogą mi zrobić krzywdę. Przykład razy przecież było na skraju. Mam zbyt małe jeszcze uzbrojenie, aby móc taki oto poziom trudności zwiększyć. O co tu chodzi? Kim ty jesteś? Co ty tu kminisz? Przyzywam dusze, które odebrano tym biedakom, by przywrócić im życie. Oho. Te ciała gniją. Ich duszy nie da się wskrzesić magią, ani w żaden inny sposób. Udało ci się, no niewątpliwie. Dyplom dla tego pana. Jestem ranna. Właśnie. O tym mówiłem. Mimo tego, że poziom jest zwiększony. Twoja ignorancja przechodzi wszelkie pojęcie. Nigdy więcej nie użyjesz magii. Haha. Tak, oczywiście. Bądź błogosławiona, dobra kobieto. Wypad. Gościu. Co za frajer. Jak można było coś takiego wymyśleć, no? Jak? Nie mam pojęcia, jak można być tak głupim, tak krótkomyślnym. Po pierwsze był magiem, nie nekromantą. Po drugie, czarna magia jeszcze nigdy nie przywróciła nikogo. Na tyle, aby miał dalej świadomość i tak dalej. No jedyne, czym możemy się pocieszyć, to tym, że tych wrogów jest od groma, zanim znajdziemy ten tygiel. To będziemy mieć co robić. Aha. Jest już przed nami. I tygiel. Bardzo fajnie. Przynajmniej wiem, gdzie jest, tak? Już nam gra mówi, idź tam. Żółta strzałka. Bardzo przydatna. Bum. Wszystkich, których skrzesił. I pogromca to jest. Ciężki temat. Ale nie, kiedy mam tych swoich małych ochlików. Naprawdę, ten pierścień to strzał dziesiątko. Przeparciło mi się.
pewno walka z Mortaelem będzie krótka. Bo na pewno do niej dojdzie na końcu. Musi się jeszcze ukazać. Pomimo się tutaj. Tak powiem, zwiedźmy już całą dzielnicę. Tutaj możemy z kimś pogadać. Część moich ludzi utknęła na dziedzińcu. Walczą ze żniwiarzami. Proszę, pomóż mi ich uratować. No nie ma problemu. Hydra. Uaa! Zginęło mi się. Pierwszy raz od dawien dawna. Udało się, na farcie. Rozmawiajmy. Czemu to się dzieje? To jakiś obłęd! Jak najszybciej zabierz swoich ludzi do enklawy ocalałych przy katedrze. Dziwi mnie, że ta enklawa ocalałych jest z wielkiej litery, ale no cóż. Widocznie wszyscy wiedzą, jak tam trafić. Dziękuję. Poziomy wpadają jak... I pierwszy tygiel zniszczymy, wszystko na to wskazuje. Z drugim tyglem będzie ciężej, ale drugi tygiel będzie... Będziemy próbować. Jak na dodatek lokacja jest... Akt jest o wiele, wiele większy. Słuchajmy. Taela w sanktuarium. Napotkałem jednak ludzi. I to zbyt wielu. Dziwne. Mordują i oszukują się nawzajem. Pozwalają własnym pobratymcom przymierać głodem. Jeśli kiedykolwiek osiągną pełnię swych mocy, zaprawdę czeka nas wszystkich zagłada. Ludzie mogą wybierać między dobrem a złem. Ludzie w tłaczającej większości skłaniają się ku złu. No niestety. Po prostu widzicie, to są szczątki ludzi. Tragedia. Archanio, mądrości. Służebnica śmierci kontroluje tygiel dusz. Pora, żeby umarła. Nie ma dla niej miejsca na tym świecie. Więc pomóżmy jej go opuścić. Tak jest. Musimy spokojnie tutaj. Im większy, więcej będzie tych stosów, tym większą moc będzie miał tygiel i więcej będzie wskrzeszał. Więc no, trzeba te tygiel... Jako archon zniszczyliśmy pierwszy tygiel. Dziękuję. Wiedziałam, że przybędziesz w porę, żeby mnie uratować. O, Miriam. Wiedziałaś? Skąd? Jestem Miriam. Wiesz, ta, która w poprzednich aktach była z nami. Przewidziałam nasze spotkanie, ale nie tę grozę. Przybyłam, żeby ci pomóc. Został jeszcze jeden tygiel.
Zniszcz go, a służebnice nie będą już mogły stworzyć kolejnych. Nie mamy czasu do stracenia. Musimy szybko ruszać w drogę. A, i drugi tygiel jest na cmentarzu. Ułatwia to sprawę. Maltael, obserwuje cię. Niech obserwuje. Od czasu mego pobytu w sanktuarium. Trzecia część znika. Do ludzkości. Kiedy nareszcie odnalazłem Maltaela, nie zdziwiło mnie, że czuł to samo co ja. Wspólnie oczyścimy wszelkie stworzenie ze zmory, jaką jest ludzkość. A gdy skończymy, zniknie ślad po tragicznym błędzie Inariusa. Zamiast za mną chodzić, powinnaś udać się do enklawy ocalałych, zanim zginiesz. Bzdura. Obronisz mnie. Bzdura. Co te stwory zrobiły, zbudź mi. Dość rzec, że muszę zobaczyć, jak niszczysz ostatni tygiel duszy. Jeśli mam jeszcze... Serafina. Serafin ruszył na mnie, zanim jeszcze zdążyłem go zauważyć. Jego wzdęte ciało bezszelestnie sunęło nad ziemię. Gdy wreszcie go dostrzegłem, nie mogłem się ruszyć. Spojrzałem w dół i ujrzałem matki energii owinięte wokół mych nóg. Zdałem sobie sprawę, że to nie strach mnie umiertelny, lecz magia Serafina. Mógłbym to powtórzyć. Same zombiaki, jak widzicie. Ale co się dziwić, w końcu to jest cmentarz. Odkryjmy ten drugi tygiel. Nie będzie to proste, bo to jest kolejna duża lokacja. Myślę, że chociaż w miarę szybko padają przeciwnicy. Więcej kolejnych upadających przeciwników. Nie mam dość tajemnej mocy. Oho. Dawno nie było tej sytuacji, żeby tajemna moc mi... Żeby mi zbrakło tej many. No więc czasem to się musi zdarzyć. Mam jakieś tam uderzenie. Słyszę, jak postępuje w swoim sarkofagu. Proszę, zakończ jego cierpienia. Mhm. Nie bądź się, kochanie. Mówisz na pewno. Oho. Trzeba będzie je zaraz naprawić. Dodajmy. Dziękuję ci. Teraz możemy spędzić wieczność razem. Nie potrafię wyobrazić sobie bardziej długiego życia po śmierci, niż zostać uwolniony. Chwilę. Co to takiego? Nasza wieczność dobiega końca. Oho. Po sielance. Słabe zakończenie tej historii. Będę przydała się jakaś lepsza broń.
wiele powodów do radości. Chyba żartujesz. Nauczyłam się, że w ciężkich sytuacjach lepiej się śmiać niż rozpaczać. Być może to już coś, kiedy stracisz tyle, co ja. Tyle, co ty. Słuchaj, poznaliśmy trochę historię Merio. Z poprzednich odcinków. Znaczy, aż tarcza poleciała. Czy martwi już nigdy nie zaznają spokoju? Czy tak właśnie wyglądać ma przyszłość naszego świata? Miejmy nadzieję, że nie. Zmarli powinni odpoczywać, a nie pojawiać się jako żywe trupy. Coś spadło fajnego. O, ktoś się zaboksował, widzę. Później spróbujemy połączyć to z jakąś jednoręczną łyżeczką. Mamy kolejne jakieś wydarzenie. Błagam, pomóż! Monstrum plugawi naszą rodzinną kryptę i nie ma jej komu bronić. Gdzie te monstrum? Jak na cmentarz, to sporo tu złota. Jest. Serafin. Po bólu. Dziękuję ci. Teraz wszyscy możemy spocząć w pokoju. Wszyscy bym była człowiekiem. Moja moc. No i 55 poziom. Piękna sprawa. Tu mam poczyszczony, się myślał. Zniszczymy ten drugi tygiel. Aby tam też nie przedłużyć za mocno odcinka. Dawaj, dawaj, dawaj go. No przyszliśmy. Wiedziałem, że to tak się skończy, że cały cmentarz będziemy musieli obskoczyć. Nie można mnie powstrzymać. Bo ty się śmiałeś, że to będzie tędy. Kolejne pole wrogów. Jestem tak dobra, że sama się zaskakuje. Hmm.
Łódko, chyba drugi sektor. Sektor. Druga część cmentarza. Sektor to na stadionie co najwyżej. Piękna sprawa. Tego nie było w planie, co? Kolej tu ginie. Nie wiadomo kiedy. Ojej. Jest jakiś... Potrzebuję leczenia. Potrzebuję więcej czasu. Bo miliona jest zostało punktów. No i dobra. Dopiero się rozgrzewa. Zabita. Elegancko. No i bardzo pięknie. No zaraz będzie magiczne 60. Nie, ju. Dobra, że sama się zaskakuje. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Gdyby tylko mogli mnie teraz zobaczyć. Mamy punkt do tygla. Zanim ruszymy, zobaczymy umiejętności. Maltael zginie, tak jak zginął Diablo. Walczymy po stronie dobra, dlatego musimy zwyciężyć. Oczywiście. Powtarzaj to sobie. Nie mam pytań. Podejście czarodziejki przynajmniej dziwne. Tu nie mam jeszcze kryształu włożonego w ogóle. Witalność. Sporo tej witalności mam całkiem. Dobra, zanim ruszymy, to wycofam się na chwilę do miasta. Załadujemy ten jakiś kryształ. I wtedy możemy na spokojnie polecić z tematem. Już z nikim nie będziemy gadać, po prostu wypomyjemy ten kryształik. 37 inteligencji. Spróbujmy zamontować jakiś mocniejszy do inteligencji. Ja wiem, że wy tu wszyscy bardzo chcecie ze mną pogadać. Ale ja tylko chcę stworzyć i zwiększyć tutaj, możemy jeszcze kłaść naprawy. No i ze złomowania wszystkiego to szybko przerzucamy, wracamy. Trzeba zniszczyć ten drugi tygiel. Jesteś wielką artystką, gdy idzie o niszczenie sługusów śmierci. Artystką.
mną się nie przejmij. Zaczekam tu sobie. Mądra decyzja. Nie pozwolimy, by stała ci się krzywda. Pięknie. Pomijam to, że tych pogromców. Już jest więcej sosów. Przy każdym pojawia się ten niemilec. Trzeba zastosować tutaj taktykę. Spokojnej eksterminacji. Chociaż ten tygiel jest dużo większy od tamtego. Ustawimy hydrę, żeby ich tam zajęła. Oho. Dobrze. Ale teraz mało już braknie, więc... Patrzcie, jakie tu dziurę wyrżnęło. Oczywiście zmieniamy. Pogadajmy. Co to było? To Urzael. A kim jest ów Urzael? Przywódcy Maltaela. Nie ma Maltaela w mieście. Chyba udało ci się go rozgniewać. Dobrze, chodźmy do enklawy. Muszę sprawdzić, czy Tyrael poczynił jakieś postępy. Coś jeszcze Tyrael zjebę dostanie? Wracam do miasta. Na koniec odcinka. Moja noc rośnie. Pogadajmy z Hedrygiem. A to kto? Nazywam się Brycen. Byłem uwięziony w piwnicy, ale Hedryk uratował mnie. A teraz nie chce się odczepić. Uratowałeś mu życie? Czy to nie znaczy, że jesteś za niego odpowiedzialny? Nie, sam za siebie odpowiadam. Postanowiłem jednak odwdzięczyć się Hedrygowi, pomagając mu. Kazałem ci nie zbliżać się do kuźni. Mógłby się teraz kłócić. Jeszcze nie mam tutaj oddechu śmierci. Czy możemy zrobić jakąś dobrą różdżkę? Kostka. Kusza miecz. Ręczny. Różdżka 99. Największa 77 127. Dobrze, zróbmy dwie, zobaczmy co z tego wyniknie. 300, 400 coś. A, czyli wszystko się zgadza. Mamy tutaj taką różdżkę. I mam jeszcze slot na niej. To już w ogóle piękna sprawa. Dobra inwestycja w przyszłość. W naszym wykonaniu musimy tylko zmienić tutaj teraz ten magiczny pocisk. O, przybija i podpala. No, teraz możemy szaleć. Dobrze, w tym momencie zakończymy odcinek. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w następnym. Na razie.